Tak to się robi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jak to się robi? To tytuł pewnej polskiej komedii, ale także, co bardziej mnie interesuje, tytuł polskiego filmu dokumentalnego. Ten film stanowi zapis pewnego eksperymentu socjotechnicznego przeprowadzonego przez osławionego polskiego specjalistę od wizerunku publicznego, od kreowania postaci życia politycznego, artystycznego. Otóż ten specjalista kilkanaście lat temu wymyślił casting na polityka. W rozmowie z dziennikarzem z Gazety Wyborczej, który towarzyszył temu eksperymentowi, powiedział wprost: widzisz, człowiek jest dla człowieka produktem. Otóż ów specjalista od wizerunku postanowił ten produkt w postaci człowieka wypromować, osadzić go w parlamencie. Po 2 latach zabiegów, treningów tai chi, organizowania happeningów, żenujących w swojej istocie demonstracji z bardzo ambitnymi hasłami w rodzaju hop, hop, wojnie stop, spotkań partyjnych, przychodzenia na wiece, z wyłonionych kandydatów pozostał jeden. Chłopak z prowincji, studiujący na Politechnice Warszawskiej. Człowiek zupełnie bez poglądów, człowiek bez idei, żałośnie nieporadny w swoich słowach, sztuczny i pozbawiony jakiejkolwiek charyzmy. To właśnie ten wybrany człowiek, najlepszy z całej ekipy, został w efekcie parlamentarzystą z ramienia samoobrony. Zresztą sam lider samoobrony, nieżyjący Andrzej Leper, był także produktem politycznym owego specjalisty od wizerunku. Potem główny bohater filmu, ów specjalista, wykreował m.in. dla polskiej sceny Janusza Palikota i jego formację polityczną. Tak, nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają, ale była taka formacja polityczna nosząca nazwę Ruch Palikota, czy też Twój Ruch. Był też jego lider. Wiem, że to wszystko już zapomniane, ale powiedzmy sobie, dla pewnego porządku było coś takiego na polskiej scenie politycznej. A potem ktoś, przyznaję, że nie wiem kto, wykreował Ryszarda Petru, wybitnego specjalistę od wszystkiego, i jego Nowoczesną. Chciałem powiedzieć, że była, no jest jeszcze taka partia o tej nazwie, ale powiedzmy sobie szczerze, jest, ale jakby już jej nie było. Wspominam o tym wszystkim dlatego, że oto na polskiej scenie politycznej, na tym rynku wydarzeń życia publicznego pojawia się nowy produkt. Nie wiem, czy autorstwa tego samego specjalisty od wizerunku publicznego. Myślę, że chyba nie, bo sam specjalista miał w ostatnich latach pewnego rodzaju problemy natury prokuratorskiej. Bodajże znaleziono u niego bogatą kolekcję filmów związanych z pornografią dziecięcą. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że jest to konkretny produkt socjotechniczny pod tytułem Wiosna. I ten produkt pojawia się na polskiej scenie. Powiedzmy sobie wprost, to znów jest partia jednego sezonu. To jest partia, która nie ostoi się na arenie życia politycznego. Partyjka krzykliwa, hałaśliwa, można wręcz przewidywać, jak będzie wyglądał jej rozwój, jakie osiągnie apogeum i jak szybko zniknie. Czy zatem należy ją lekceważyć? Otóż ośmielę się powiedzieć, jakby wbrew temu, co przed chwilą powiedziałem, że zdecydowanie nie. Uważam, że tej formacji lekceważyć niestety nie można. Przeciwnie. Tym razem może być nie tylko śmiesznie na polskiej scenie życia politycznego, ale może być naprawdę groźnie, niebezpiecznie. Dlaczego? Proszę wybaczyć, ale zostawię Państwa z tym niepokojem na następny tydzień.